No cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie film na pewno przegadany. Dzisiaj się nie będę malować, a jeśli Was interesuje, jak zrobiłam ten makijaż, to na pewno wrzucę Wam kilka rolek, bo będzie to shiglam. Wszystko, co mam na twarzy, oprócz podkładu i pudru oraz maskary i rzęs, jest z shiglam. I mam tutaj nie lada perełki, więc jak chcecie zobaczyć, to serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście zajrzeli na Instagram albo na TikTok. Najprędzej na TikToku znajdziecie wszystkie informacje. Linka dam Wam pod filmem do mojego profilu na TikToku, jeśli macie ochotę tam dołączyć. A dzisiaj długo proszony przez Was film o pędzlach, o akcesoriach do malowania. I jeśli macie ochotę posłuchać o moim doświadczeniu, wieloletnim doświadczeniu w pracy z narzędziem do malowania, no to zapraszam serdecznie, weźcie sobie coś ciepłego do picia, bo czuję, że ten film będzie bardzo mocno przegadany. Pędzle są mega ważne. Naprawdę są mega ważne, jeśli chcecie uzyskać efekt dobrego rozblendowania, wycieniowania powieki. Ja moje doświadczenie budowałam latami i nie zaczynałam wbrew pozorom od tych pędzli, które są najdroższe, tylko zaczynałam naprawdę od pędzli, które są najtańsze. Potrzebowałam bardzo dużo pędzli, ponieważ zawsze wychodziłam z założenia, że nie używam jednego pędzla na różnych klientkach, tylko jedna klientka, jeden pędzel i do wora do czyszczenia. Dlatego zawsze w moim kufrze były torby pędzli, naprawdę torby pędzli. Tak samo jest z gąbkami, to się tyczyło gąbek. Nigdy nie używałam tej samej gąbki, nie przeczyszczałam jej i nie używałam jej dalej na klientkach, dlatego że wszystkie narzędzia trzeba dobrze oczyścić, żeby nie przenieść z jednej klientki na drugą, nie wiem, bakterii, zanieczyszczeń, brudków. Czy rozumiecie, o co chodzi? Tak? Ja dzisiaj się nie będę kompletnie zagłębiać w temat dezynfekcji, sterylizacji, czyszczenia pędzli. Dzisiaj chciałabym się skupić tylko i wyłącznie na moich ulubionych pędzlach, moich ulubionych narzędziach. Ja przed sobą rozłożyłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i osiem takich kubełków z pędzlami, z których korzystam najczęściej. Chociaż powiem Wam szczerze, że ja nie jestem w stanie zużyć tych wszystkich pędzli. No chyba, żebym pracowała bity miesiąc i w ogóle ich nie myła, no to wtedy bym je zużyła. Bo ja mam naprawdę bardzo, bardzo dużo pędzli i to są pędzle zbierane latami. Nie mam takich pędzli, które niedawno kupiłam, chyba jedne tylko z AliExpress, z ciekawości, z taką pomarańczową rączką, bodajże Zuziala Make-up Ebela je kiedyś pokazywała. One są z włosia naturalnego, z wiewiórki bodajże. I też porozmawiamy o takich kontrowersyjnych rzeczach, właśnie jak się pracuje pędzlami z włosia syntetycznego, jaki efekt uzyskujecie, a jaki uzyskujecie, jeśli pracujecie na pędzlach z włosia naturalnego. Dla mnie osobiście jest różnica kolosalna, szczególnie przy blendowaniu. Zaczniemy sobie od tych pędzli do oczu. Ja mam na przykład, słuchajcie, taki tak, o, to wygląda. Tak, przede mną stoi taki obrotowy. Kupiłam go kiedyś w TK Maxx. Jest to chyba biurowy jakiś taki organizer, w którym mam posegregowane te pędzle. Mam tutaj od najmniejszych kulek do największych kulek. Jak wybrać dla siebie zestaw idealny? Musisz sobie uświadomić, jakim pędzlem lubisz pracować. Nie umiem powiedzieć, o, musisz mieć ten pędzel, albo musisz mieć ten pędzel. Na pewno, jeśli często pracujesz na klientkach, bo chciałabym, żeby ten film nie był tylko dla makijażystów. Chciałabym również, żeby ten film był dla osób, które siebie malują na co dzień i zastanawiają się, w jakie pędzle zainwestować i jakie będą potrzebowali. To jest naprawdę ciężki temat, dlatego że ja sięgam po pędzle od lat intuicyjnie. Nie zastanawiam się nawet przez sekundę, co bym chciała uzyskać danym pędzlem, bo już mam to wbite do głowy, który pędzel pomoże mi uzyskać taki, a nie inny efekt, doblendować. Pędzle różnią się od siebie wielkością główki, kształtem główki, twardością włosia. Włos też sprawdzamy sobie, słuchajcie, poprzez dotyk, czy on ma opór. Jeśli on ma opór, to on pomoże nam doblendować takie obszary,
trudniejsze, ale większe. I też jeśli pracujemy i chcemy uzyskać, pracujemy na obszarze mniejszym, na przykład ciemniejszym cieniem i chcemy go tylko tak doblendować punktowo, no wiadomo, że nie wezmę takiego pędzla, tylko wezmę sobie taki pędzel. Za chwilę opowiem Wam o różnych markach, dlaczego lubię, dlaczego nie lubię, z których pędzli korzystam najczęściej. Najpierw chciałabym technicznie opowiedzieć Wam o kształtach pędzli, bo to ma bardzo duże istotne znaczenie przy doborze. Ja uwielbiam małe pędzle. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. Wiadomo, zaczynam cały proces od aplikacji pędzlami średnimi, niewielkimi. Na pewno nie takimi pędzlami, a wręcz powiedziałabym bardziej takimi. O, takim zaczynam cały proces blendowania. Potem, jak jestem na górze i mam większy obszar do rozblendowania, to wiadomo, że sięgam właśnie po taki pędzel. Natomiast jestem tutaj już na zewnętrznym kąciku i chcę sobie tylko dołożyć na przykład ciemniejszego cienia, to sięgam po mniejszy pędzelek. Więc uważam na przykład, że takie trzy rozmiary pędzli to jest taki must have przy dobrym blendowaniu. Ale to też ma wielkie znaczenie, czy ty jesteś osobą, która blenduje, czy tapuje, bo jest wiele technik makijażowych i dla osób, które tapują na przykład podczas malowania, czyli kładą cień i go na przykład tylko delikatnie przesuwają w kierunku do góry, to z kolei taki pędzel, który jest delikatnie bardziej płaski, a też nazywany po części trochę pędzlem kulkowym, jest idealny właśnie do tapowania, a nie do blendowania. Ile technik, tyle zastosowań pędzli, dlatego tych pędzli czasami trzeba mieć więcej. Ja osobiście uwielbiam pędzle z włosia naturalnego. Niegdyś kupowałam pędzle na potęgę z włosia syntetycznego i moje pierwsze zakupy dotyczące w ogóle pędzli, słuchajcie, to był AliExpress. Kupowałam tam dlatego, że zestaw pędzli można było kupić za 80, za 50 zł i w tym zestawie było nawet, słuchajcie, 20 pędzli. Ja wiedziałam, że nie wszystkie kształty będę używać, ale jakby szłam na ilość, a nie na jakość. I zaczynałam naprawdę od tych gorszych pędzli przy nauce makijażu. I stwierdziłam, że skoro nauczę się malować takimi, nazwijmy to, beznadziejnymi pędzlami i będzie mi to wychodziło, to będę potrafiła malować każdym pędzlem. I też to zawsze powtarzam kursantkom, że jeśli nauczysz się pracować tym, co masz, to uwierz mi, że będziesz potrafiła w przyszłości pracować wszystkim, co ci podsuną. Przede wszystkim o co trzeba zadbać, to o to, żeby twoje pędzle do pracy były czyste, bo nic mnie tak nie wyprowadzało z równowagi jak to, jak przyjeżdżałam na szkolenia grupowe i widziałam, że dziewczyny przywoziły brudne pędzle. I od razu miałam w głowie, no ale jak ty chcesz tym pracować? No nie da rady, słuchajcie, bo te pędzle były jeszcze ufajdane z poprzedniego makijażu, a w tym momencie moczenie ich i no będzie jakby graniczyło z cudem, że ta osoba będzie mogła pracować. Ja zawsze dlatego wolę mieć dużo pędzli w swoim zestawie i zainwestować te pieniądze, niż po prostu narazić się na sytuację, gdzie maluję kogoś, nie daj Boże, brudnym pędzlem. To jest dla mnie osobista porażka, jako dla makijażysty. Już wolałabym palcami rozcierać, niż malować brudnymi pędzlami. Tu Wam mówię oczywiście uczciwie, ale wiem, że każdemu z nas się to zdarzyło. Bo na przykład była nieprzewidziana ilość osób na makijażu. I nieraz była sytuacja, że musiałam przeczyszczać alkoholem, potem szłam do łazienki, gdzie były te suszarki takie jednorazowe i pod tymi suszarkami suszyłam te pędzle. Potem one mi się rozczapiżały totalnie, ale były jakoś w miarę czyste. Byłam w takich sytuacjach, gdzie musiałam przeczyszczać te pędzle, ale w życiu, słuchajcie, naprawdę nie byłabym w stanie, już wolałabym odmówić usługi, niż malować brudnymi pędzlami. No ja taka jestem wredna i ci, co mnie znają i pracowali ze mną i wiedzą, że ja strasznie duży nacisk kładę na czystość kufra, czystość narzędzi pracy. To jest dla mnie podstawa. U mnie nie jest tak, że ja, słuchajcie, pracuję jednym pędzlem, nie wiem, tydzień czasu, że mam na przykład, nie wiem, załóżmy pędzel do różu, czy tam do bronzera i ja w tym momencie tym samym pędzlem on sobie leży brudny i ja go będę używać jutro, pojutrze, po pojutrze. Nie, on automatycznie ląduje do miski, która zawsze leży u mnie pod stołem, na brudne pędzle. Po jednym użyciu one już idą do
mycia, nawet jeśli ich używam sama na sobie. Nie wiem, nazwijcie mnie chorą pedantką, ale ja tak mam. I tak samo. To są pędzle, które dzisiaj używałam w tym makijażu, który mam na sobie. Jeszcze ich nie wyrzuciłam do mycia, bo są tu niektóre te pędzle, które bardzo lubię i które też bym chciała Wam polecić. No i, że tak powiem, one zawsze lądują sobie już do mycia. Niektóre z tych pędzli mają lata. Nie pytajcie mnie, ile lat, bo ja maluję już od 14 lat i powiem Wam szczerze, że niektóre z tych pędzli pamiętam z początków swojej kariery. Ja bardzo dbam o pędzle, bardzo dbam, zabezpieczam je po każdym myciu, powiem Wam czym czyszczę, ale naprawdę nie będziemy się skupić na takiej dezynfekcji, bo to jest proces bardzo, bardzo skomplikowany. Ja na chwilę obecną rzadziej pracuję na klientach, nadal pracuję, ale rzadziej pracuję na klientach, więc nie muszę co tydzień przeprowadzać całego tego procesu dezynfekcji pędzli, tylko i wyłącznie skupiam się na tym, żeby je dobrze doczyścić. A jak moje pędzle jadą do klienta, to są w odpowiedni sposób przygotowywane do tego procesu, bym mogła pracować na innej osobie, nie mając w głowie, że coś tam poprzenoszę, tak? Ja będę tak trochę skakać z wątku na wątek. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja tak niestety mam, że żeby zachować tutaj jakąś taką chronologię tutaj tej wypowiedzi, to będzie to dosyć skomplikowane. Potraktujcie to jako luźną pogadankę z kumpelą po prostu o pędzlach i o narzędziach do pracy. Myślę, że w tej formie każdy zrozumie, o co mi chodzi. Jeśli chodzi o pędzle, zawsze staram sobie je posegregować od najmniejszych do największych, czyli mamy najmniejsze, średnie, największe puchacze. Potem mam zawsze sobie syntetyki, które też używam w makijażu. Potem mam skośki tak zwane, czyli skośne pędzle, do eyelinerów pędzle i one też leżą razem. I jakieś tam pojedyncze pędzle artystyczne, które sama nie wiem co mam z tym zrobić, ale leżą i czekają do użycia ewentualnego, aż mnie najdzie ochota na po prostu jakiś bardziej precyzyjny detal do wykonania. Ja skupiam się głównie na pędzlach, które mają taki kształt. Pokażę Wam z różnych firm takie pędzle, bo jakby ten kształt pędzla zaczęło się od Maka Ziemniaka. W sumie w Polsce zaczęło się od Maestro, a tak naprawdę zaczęło się od Maka. Akurat tego z Maka nie znalazłam, ale to jest jakby jedna linia produkcyjna tego kształtu pędzla, który nazywam średnim pędzlem blendującym. Tutaj z nich jest jeden brudny. Tutaj na przykład mamy, słuchajcie, Hulu Pro 45. Dla mnie te wszystkie pędzle są, słuchajcie, takie same. Nie wiem, nie widzę w nich aż takiej różnicy, nie rozkminiam pracy z tym pędzlem aż na tyle, żeby Wam powiedzieć, no ten jest lepszy, a ten jest gorszy. Nie, jeśli chodzi o kształt tych pędzli, to jest naprawdę wszystko super i bez zarzutu. Marka Hulu robi rewelacyjne pędzle, Hakuro też robi rewelacyjne pędzle. Ten pędzel chyba mam najdłużej jak mam i to jest, słuchajcie, Zoeva 227 Soft Definer i on był kiedyś troszkę dłuższy, ale ten pędzel ma 10 lat u mnie i on w dalszym ciągu pracuje na siebie i w dalszym ciągu go używam. Trochę się już to włosie przebarwiło, ale jest czyszczone, no i wiecie, jak się czyści i dezynfekuje, to niestety dzieje się coś takiego z włosiem, że przy skówce się odbarwia, robi się taki inny kolor tego włosia. Może nie wygląda on najbardziej estetycznie na świecie, ale on dalej spełnia swoją funkcję, ja nie jestem w stanie go jeszcze wyrzucić. Nie jest to pędzel, który już wylądowałby, wiecie, w śmietniku. Nadal go uwielbiam, choć już włosie mu się, że tak powiem, skróciło. On się troszkę już sypie, ale nic nie mogę mu zarzucić. Jeśli zadbacie, dlatego był ten wstęp potrzebny o tej czystości, o dbaniu, o przechowywaniu swoich pędzli, trzymaniu ich. Jeśli Wy będziecie o nie dobrze dbać, to one będą Wam służyć na lata. Dwa pędzle, słuchajcie, Boho Beauty i to jest 202 numerek i one są troszkę inne, to jest 202, a to jest, światło mi przeszkadza, 206.
I to są takie dwa pędzle, które też niegdyś, jak ja miałam kolekcję z nimi, pędzli, to były dwa takie must have moje, które ja używałam, uwielbiałam i to był taki mój po prostu must have, jeśli chodzi. I jeszcze ten ołówkowy pędzelek, ale to o mniejszych za chwilę. To są takie dwa moje must have, jeśli chodzi o kształt pędzli, do właśnie rozpoczęcia blendowania. Ten jest do rozpoczęcia blendowania, do aplikacji pierwszej, do tapowania nawet się nadaje, a tu już mamy typową kulę mocy, która jest o średnim nacisku i on super daje tutaj efekt naprawdę do rozblendowania górki tak zwanej. Ja mówię na to górkę, czyli sobie tutaj będziemy mogli dobrze opracować załamanie. To są te dwa moje takie ulubione pędzle. Marka Maestro, mam do niej cholerny sentyment, dlatego że to polska marka, już o której teraz nikt nie mówi i teraz bardzo rzadko możemy już spotkać pędzle Maestro. Chyba w Way to Beauty jeszcze, w tych sklepach takich fryzjerskich, gdzieś jeszcze widziałam właśnie, że sprzedają te pędzle właśnie Maestro. Ja nie wiem, czy Maestro jeszcze działa na rynku, ale dla mnie ich pędzle to były takie moje pierwsze polskie pędzle, które naprawdę miały świetne kształty i pracowało mi się nimi super. Potem zostaliśmy zalani z każdej możliwej strony tańszymi pędzlami i tak dalej, ale te pędzle ani nie były jakoś bardzo mocno drogie. Jeden pędzel oscylował w granicach 17-18 zł do 25 zł niegdyś, to było dużo jak na pędzel. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ten pędzel ma, jeszcze Oliwii nie było na świecie, czyli będzie miał 13 lat, naprawdę. Jest niesamowity jego numer, on się po prostu blending nazywa, to było to skrótszą. I to właśnie był ten kształt pędzla, który odkryłam jako tak naprawdę pierwszy, który mi tak świetnie służył na lata i potem już intuicyjnie wybierałam sobie właśnie tego typu pędzle do pracy. Tak jak powiedziałam, tutaj macie Hulu Pro 45 też, on już jest taki bardziej mięsisty i gęsty w objętości, no ale ten pędzel ma z 2 lata, z 3 lata, nie więcej. Będę tak rzucać granice, więc nie czepiajcie się proszę o słówka, co jest w jakim czasie, bo ja tak zakładam po prostu jakiś timing, kiedy on mógł do mnie przyjść w parce PR-owej ten pędzel, a nie pamiętam tego do końca. Marka Hakuro, która miała te takie brązowe trzonki, ale tu się już wszystko totalnie powycierało, słuchajcie, z tych pędzli i ciężko mi jest powiedzieć, jaki jest jego numerek. To jest też właśnie to, że jak te numery się nam wydrapią, to potem jest problem, żeby dokupić ewentualnie pędzel, więc to jest też jakby jeden z takich moich ulubionych pędzli. Dobra, mój ulubiony zestaw pędzli, o którym też A ty co? Dotknęłam go ustami i go pobrudziłam. Dobra, pójdzie do czyszczenia, ale nieważne. Słuchajcie, jeśli chodzi o pędzle, o których też najczęściej Wam opowiadam, nie wynika to z żadnej współpracy i tak dalej. To są naprawdę jedne z tych pędzelków niskobudżetowych, powiedziałabym, bo cały zestaw pędzli możecie kupić za tyle. Labier w swojej ofercie ma pędzle, które bardzo fajnie dopracował. Są to pędzle z włosia naturalnego, które chyba nazywają się, jak się nie mylę, seria Nature and More. Oni mają też drugą serię pędzli, te są troszeczkę droższe z tym takim, Boże, bakłażanowym, nazwijmy to w ten sposób, bakłażanowym trzonkiem, o których też będę opowiadać, jak dojdziemy do pędzli do twarzy. Natomiast te zestawy są bardzo przystępne cenowo i dodatkowo zawsze Wam tłumaczę, że na dole pod filmem macie kod rabatowy, na którym ja nie zarabiam, ja nic z tego nie mam. Ja po prostu dostałam ten kod rabatowy i on jest, klawir uznał, że będzie cały czas włączony i on jest cały czas włączony, czy chcecie kupić kępki, czy chcecie kupić pędzle, to możecie sobie skorzystać, to tak woli naprawdę przypomnienia, słuchajcie. I te pędzle to są naprawdę niesamowite pędzle, narzędzia do pracy. Ja je mam już, kurczaki, kiedy one wyszły, z 2 lata temu? No tak będzie. Ja je mam od 2 lat i one są w niesamowitym stanie w dalszym ciągu,
One się troszeczkę bardziej rozczapiżają. Macie takie osłonki, ja zawsze tutaj przechowuję sobie te osłonki do mycia. Takie osłonki możecie też kupić u Klawiera, albo możecie na AliExpress kupić. Możecie sobie kupić gdzie chcecie tak naprawdę. Ja was do niczego nie zmuszam, pamiętajcie. I gdy trzymacie taki pędzel po umyciu, bo ważne jest to, żebyście go po umyciu wsadzili, póki jeszcze włosie jest mokre, osłonkę i pozwolili mu tak z 2 dni posiedzieć, no to wtedy kształt tego włosia będzie w dalszym ciągu zachowany. Tutaj bardzo mi się podobają pędzle, te malutkie. Uwielbiam nimi pracować. Jak odnajdę tutaj numerki, to będę wam mówić numerki. Bo możecie je kupić w wersji pojedynczej, a możecie je sobie kupić w wersji w zestawie. Ja mam kilka zestawów tych pędzli u siebie. Naprawdę uwielbiam. I ten maluszek na przykład 223N, taka mini malutka kuleczka, ona się świetnie sprawdzi, szczególnie tutaj do tego dolnego docierania, do tego tutaj punktowego wbijania cienia, czy też do wewnętrznego kącika oka. Mega. Tu numerki niestety się powycierały. Może na którymś znajdę numer, ale jak nie znajdę, to wam umieszczę na ekranie. Wydaje mi się, że jest to numerek 223N, ale nie jestem pewna. Nie, to nie będzie 223N. Tutaj wam na ekranie wrzucę, jaka jest jego numeracja. Później poszukam przy montażu, na chwilę obecną wam nie powiem. I to też jest niesamowity pędzel, którym możecie sobie bardzo tutaj fajnie pracować w mniejszych obszarach. Tak jak powiedziałam, duża kula świetnie się sprawdzi właśnie przy rozblendowywaniu tutaj większych partii załamań. Ja tak będę dotykać każdego i każdy pójdzie do mycia, no bo ja tak mam. No, tak. Ale mamy również, słuchajcie, pędzelek 240N. Ja już zachrypłam, ja już się tyle nagadałam od samego rana, że już zachrypłam. 240N, który jest właśnie tym pędzlem o podobnym kształcie, co wam pokazywałam z poprzednich marek. I ten pędzelek świetnie nada się właśnie do początkowej pracy, do przyblendowania załamania, do tapowania, do tutaj wbijania tego cienia, bo on jest częściowo płaski, ale częściowo też puchaty. Też bardzo fajny pędzel. Nie będę się rozwijać dłużej na temat, jeśli chodzi o te zestawy do oczu, bo ja naprawdę na ich temat już opowiadałam wam nieraz na kanale i polecam, jak macie ochotę, dobra cena, chcecie komuś na prezent kupić pędzle pierwsze, bardzo ładna szata graficzna, złota, z takim nudziakiem, chyba myślę, że się wpasuje w większość osób. Wiem, że dużo osób lubi te pędzle, dużo osób je poleca, więc nie jestem oryginalna tutaj pod żadnym możliwym względem. W zestawie też znajdziecie pędzelek syntetyczny, którym ja uwielbiam osobiście nakładać, szczególnie lepik przed rozpoczęciem aplikacji błyszczących cieni. Świetnie nadaje się również do odcinania cut crease. Ja już chyba cut crease'a lata nie robiłam. Dobra, porozmawiamy sobie o najdroższej opcji, jakim są pędzle z włosia wiewiórki i co nam to daje. Dla osób, które wiedzą, nie wiedzą, ja lubię bardzo technikę cream color i pokusiłam się o wyjazd na kilka szkoleń. Byłam u Swietlany Wizniuk i w sumie u Iryny Soroki, jeśli chodzi o te techniki. U Iryny Soroki dowiedziałam się właśnie, że ona w głównej mierze uwielbia pędzle z włosia wiewiórki, że najlepiej jej się blenduje takimi pędzlami i sama poczułam jakąś wewnętrzną chęć wypróbowania, czy faktycznie jest różnica w blendowaniu. I zamówiłam sobie, pamiętam, mój pierwszy zestaw i to były pędzle z jej kolekcji, po prostu. Wypuściła ona swoje pędzle, nazywa się Soroka Makeup i tutaj kilka z tych pędzli jest z włosia właśnie tego, o którym wam teraz mówię. W dodatku kształty tych pędzli są idealnie dopracowane właśnie do tej techniki ciągnięcia cienia, bo to jest też jeszcze inna technika. I ja osobiście, jak wypróbowałam sobie te pędzle, miałam takie wow. Wow, naprawdę wow. Więc wtedy tak naprawdę odkryłam to, że pędzel może sprawić, że twoja praca staje się łatwiejsza. Ja to odkryłam stosunkowo później. Uwierzcie mi, naprawdę nie zwracałam nigdy uwagi, nie byłam jedną z tych osób, która tak mocno kładła nacisk na to.
czy pędzel ma robić robotę, bo ja wychodziłam z założenia, że to ja mam robić robotę, a nie pędzel. I dopiero jak kupiłam właśnie pędzle Iryny, to stwierdziłam, że to jest Ferrari, jeśli chodzi o pędzel, naprawdę. Później Zuzia La Makeup Ebella polecała na internecie, gdzieś tam na którymś swoim stories, te małe pomarańczowe pędzelki, które są na AliExpress. One są strasznie drogie, one tam za parę tych pędzli kosztuje 300 zł minimalnie zestaw, ale mówię, dobra, wezmę, nigdy się nie dowiem, jak nie spróbuję. Kupiłam sobie też ten zestaw i faktycznie jakość włosia jest tak samo jak u Iryny, rewelacyjna. Kształty są takie mniej, już bym powiedziała, dopracowane, takich, jakie jest mi potrzeba przy dobrej pracy, tutaj przy blendowaniu, przy celowym działaniu, nazwijmy to w ten sposób. I muszę wam powiedzieć, że te pędzle też bardzo lubię, one mają krótsze trzonki, więc nie wiem, czy ma to dla was znaczenie, czy pędzel ma krótszy trzonek, czy dłuższy, bo dla mnie nie. Dla mnie się liczy to, jaka jest nasada, czyli jakie jest włosie i co, jaki cel chcę osiągnąć, a to, czy ono musiałoby mieć naprawdę taki trzoneczek, żeby było to dla mnie upierdliwe w zastosowaniu. Nie jestem wybredna, po prostu nie jestem wybredna, ale przychodzi taki moment, kiedy sięgasz po inny rodzaj włosia i okazuje się, wow, naprawdę można inaczej. Porozmawiamy sobie teraz o zastosowaniu pędzli syntetycznych, ponieważ syntetyczne pędzle dużo, dużo lepiej pracują z kremowymi produktami. Wtedy decyduje się na zastosowanie pędzli syntetycznych. Jedną z lepszych firm, która w ogóle robi, to jest marka NAM, którą dostaniecie w Rossmanie. Jeśli chodzi o pędzle marki NAM, to ja je już znam od lat i tak naprawdę oni poszerzają co jakiś czas swój asortyment przy niektórych kolekcjach. Tak było właśnie z tym syntetycznym kabuki, który jest idealny, jeśli lubicie pracować pędzlem przy podkładzie na przykład. To jest numerek, już wam mówię, to jest C12. Super pędzel, dobrze zbity, świetnie się czyści, bardzo gęsty, nie ma tutaj żadnych wybrakowań, jak dotkniemy, nie macie tutaj żadnego ustępu, bo często tak się dzieje w tańszych pędzlach, szczególnie pamiętam te pędzle, takie chińskie puchacze. Ja chyba to lata temu robiłam ten film na internecie o chińskich puchaczach. No to charakterystyczne było to, że jak dotknęłam tutaj, to była taka wyrwa i szczelina. Co niestety powodowało, że po jakimś czasie te pędzle się szybciej rozklejały przy czyszczeniu. No bo wiadomo, że używamy wody, mydła czy też innego mokrego detergentu. No i powiem wam szczerze, że te pędzle to są naprawdę mój must have. I tak samo jeśli chodzi o te pędzelki do rozświetlacza. I to jest numerek, słuchajcie, C8, syntetyk do rozświetlacza, uwielbiam je, ale jest też jeszcze jeden mój totalnie ulubiony pędzel i to jest numerek C5 i to jest taki mniejszy kabuki, który świetnie nadaje się nie tylko, słuchajcie, do rozblendowania tutaj kremowo, na przykład konturu bardziej precyzyjnie, ale również uwielbiam go używać jako aplikację właśnie bazy pod cienie, żeby dobrze tutaj wtłoczyć, czy też korektora pod oczami, jeśli pracuję pędzlem, chociaż ja jestem człowiek gąbka, ja nie będę was tutaj ściemniać, ja większość takich rzeczy robię gąbką, a po pędzle sięgam rzadziej, ale to mówię, no jeśli szukacie na przykład syntetycznych pędzli, no to ja wam serdecznie polecam. Tak samo jeśli chodzi o syntetyczne płaskie pędzle, takie typowe właśnie do korektora, duża przestrzeń, dobra praca tutaj i też lubię go używać do lepika. Często go widzicie na filmach o nim też, że tak powiem, nigdy nie wspominam o tej pełnej numeracji, ja po prostu jestem szybka i zapominam. To nie jest jakaś tam uszczypliwość, że ja trzymam dla siebie jakieś tajniki. I to jest C10. Bardzo fajne pędzle, naprawdę polecam. I też bardzo fajny do korektora, do aplikacji bazy na cienie z taką drewnianą rączką. I to jest numerek, słuchajcie, C11. Naprawdę świetne, świetne syntetyczne pędzle. Jeśli wolicie pracować z syntetycznymi pędzlami, no to macie tutaj też bardzo fajną gamę syntetycznych pędzli do twarzy, które wam się sprawdzą, do oczu. Polecam serdecznie.
Jeśli chodzi o syntetyczne pędzle, to ja zdecydowanie uwielbiam pracę z kremowym konturem. Kremowy kontur, kremowy róż, rozświetlacze przeważnie kremowe lubię aplikować tylko i wyłącznie palcami, bądź też docierać gąbeczką. Ale przy rozcieraniu szczególnie właśnie kremowego bronzera lubię pracować, jak pędzel jest delikatnie ścięty i to jest mój ulubiony pędzel i to jest, słuchajcie, klawier też, bo klawier ma też te pędzle do twarzy i to jest 105S. Przepraszam Was bardzo, ale ja muszę być w kontakcie ze światem, bo tutaj się wszystko dzieje na bieżąco u mnie. I jeśli chodzi o pędzelki też do twarzy, to mamy też z Włosia Naturalnego pędzelek 125N klawiera też do aplikacji rozświetlacza i on się lubi rozczapiżać, więc tu będzie potrzebna ta jednak banderolka taka, w której będziecie go przechowywać, trzymać, szczególnie jeśli ja czasami zbyt szybko wyjmę właśnie z tej osłonki, on jeszcze nie dosknie, to on się rozczapiży i to jest akurat normalne w tych pędzlach, więc warto jest mieć takie osłonki, żeby przechowywać sobie te pędzle. Natomiast ten pędzel, słuchajcie, jest na tyle piękny do rozświetlacza. On ma taki fajny kształt i to jest... Jego numerek to 139NQ. I do rozświetlacza, do upudrowania delikatnej okolicy pod oczami, jeśli używacie i lubicie używać pędzli. Też jeśli musicie dopudrować na przykład strefę T, to ten pędzel też się świetnie do tego nada. Ja tak będę brała pojedyncze pędzle, które są moimi ulubionymi. A teraz wezmę sobie na przykład ten zestaw pędzli, który dzisiaj używałam do makijażu, bo to było takie sięganie intuicyjne. Wszystko w zależności od tego, jaką miałam potrzebę i co aplikowałam. Mam tutaj też pędzel, który używałam do rozświetlacza i jest to Hulu DS6 na przykład. Z klawiera do rozświetlacza, jak widzicie, jak go dobrze przechowujemy, to on tak wygląda, jak go źle przechowujemy, to wygląda tak. Więc... I mi też się zdarza, dlatego wylądował w osłonce. I to jest właśnie 125N. Cudny pędzel właśnie do aplikacji suchego różu, taka mała właśnie jajeczko, taka kuleczka. I to jest 80NQ, też z klawiera, uwielbiam. Do konturowania taki mniejszy pędzel, bardzo fajny i to jest Hulu Pro 79, naprawdę świetny pędzel, który też jest ze mną od lat. Kolejny pędzelek to będzie na przykład Irena Soroka i jeśli potrzebuje takiego precyzyjnego właśnie dociągnięcia na twarzy, słuchajcie, to zależy naprawdę jakiego pędzla używać. Jeśli weźmiecie pędzel, który jest zbity i ma twarde włosie i aplikujecie na przykład rozświetlacz, możecie się spodziewać efektu takiego na przykład suchej aplikacji. A jeśli weźmiecie pędzel z Włosia Naturalnego, który jest mega mięciutki, nabierzecie dobrze produkt i przeciągniecie tylko, uzyskujecie automatyczny efekt tafli. To wszystko zależy od narzędzia, jakim pracujecie. Tutaj Ireny Soroki to jest numerek, słuchajcie, 12K. Bardzo fajne też jajeczko. Może służyć do bronzera, do różu, do rozświetlacza. Jeden pędzel ma wiele zastosowań, u mnie przynajmniej tak jest. Nie jest tylko, że ten do tego, tamten do tamtego. To jest pędzel w ogóle, jeden z moich ulubionych kształtów, takich małych kuleczek, które ja uwielbiam używać właśnie tutaj w tej okolicy. To była moja kolekcja z tymi niebieskimi trzonkami, którą kiedyś wypuściłam z Boho Beauty. Jego numer to jest 207. Oni chyba produkują je pod inną nazwą teraz na chwilę obecną. Możecie je dostać dalej. Ja chyba mam go tutaj. Tak, to jest z tej kolekcji Pastel Vibe. I to jest też 207, więc jeśli szukacie fajnej kuleczki mięciutkiej, to tutaj też Wam mogę serdecznie polecić. I tak samo ten pędzel, który już Wam pokazywałam do rozpoczęcia właśnie tutaj cieniowania i to jest Pro 45 i to jest seria Hulu. Mam tutaj pędzle, które też używałam właśnie do bronzera, do rozcierania kremowego bronzera, który używałam na twarzy i to też jest ten pędzel z klawiera. Jak mówię, ja mam dużo akurat tych pędzli u siebie, więc mogę Wam naprawdę z czystym sumieniem je polecić i jego numerek to jest 105S. Bardzo fajny syntetyk do docierania, ten kształt naprawdę ma znaczenie tutaj przy docieraniu, jest bardzo intuicyjnie i bardzo fajnie tutaj można popracować. Pędzle, które sobie dzisiaj też używałam do tego makijażu, no to taka mniejsza kuleczka, która już powinna wylądować w śmietniku, ale jeszcze sentymentu ją trzymam, to jest 230 Zoeva. On już jest, słuchajcie, na pograniczu nieistnienia, bo już jest pęknięty i też ma mnóstwo lat.
I co ja jeszcze tutaj używałam? A, budowałam sobie na przykład kreseczkę cieniem, bo dzisiaj zbudowałam kreskę cieniem. I tutaj jest Hakuro J900. Bardzo fajnie ścięty pędzel, bardzo precyzyjny. Takie pędzle też są potrzebne. Rzadko ich używam. Przeważnie używam takich pojedynczych o pędzli. I to jest na przykład Artist Brush, słuchajcie, 5x0 i ja je kupuję w Empiku. I ostatnio też moja znajoma mówi, przestań polecać te pędzle z Empika, bo już po prostu nie ma tych pędzli. Druga marka artystyczna też do eyelinera to jest Colibri 1 i to są właśnie takie cieniutkie do eyelinera pędzelki. Najlepsze, uwielbiam, w Empiku też można kupić i w sklepach artystycznych, szczególnie te syntetyki do malowania kresek. Moje ulubione, moje ulubione. Kiedyś miałam mega wielką zajawkę do stosowania wachlarzykowych pędzelków do aplikacji rozświetlacza i na przykład marka Hulu ma w swojej ofercie P102 taki wachlarzyk właśnie do aplikacji rozświetlacza, to też jest fajna sprawa. Słuchajcie, również do aplikacji pudru pod oczy takie wachlarzyki. Miałam na to mega kiedyś wielką fazę, teraz już mniej, jakoś tak nie sięgam intuicyjnie już po te wachlarzyki, już biorę cokolwiek. Możecie też takie wachlarzyki kupić masowo, słuchajcie, z włosia naturalnego w ogóle na AliExpress. Tutaj mam no name totalny, nie wiem nawet skąd go mam, jak długo go mam, ale to też jest włosie naturalne i sprawdzają się bardzo podobnie. Dłuższe włosie, wiadomo, będzie delikatniejsze, krótsze włosie będzie miało większy nacisk. I Hulu też ma jeszcze taki jeszcze krótszy. Tu macie dłuższy, tu macie jeszcze krótszy i ten krótszy to jest P106. Ostatnie pędzle, o których chcę Wam powiedzieć, to są pędzle typu Skunks, ale nie tylko. I chcę powiedzieć o pędzlach z Glam Shopu. Hania naprawdę potrafi zrobić, słuchajcie, rewelacyjne pędzle do twarzy. Co do oczu, mam kilka jakichś tutaj ulubionych, ale musiałabym się przeszperać mocniej, jeśli chodzi o te pędzle. Jeden do oczu znalazłam, to Wam też pokażę. Natomiast jeśli chodzi o moje totalnie ulubione z Glam Shopu, to były przy tych kolekcjach Mandala bodajże wypuszczanych z takim metalizowanym, miedzianym trzonkiem. To są cudowne też pędzle, słuchajcie, do aplikacji właśnie kremowych konsystencji, do aplikacji błyszczących konsystencji. To jeśli macie na przykład, nie wiem, rozświetlacze z Hourglass, czy też bronzer z Hourglass, to takie pędzle typu Skunks to są naprawdę najpiękniejsze pędzle, którymi się aplikuje. Bronzer, rozświetlacz, kremowe konsystencje się dociera, bardzo ciekawe kształty, uwielbiam te pędzle, ale nie tylko. Jest tutaj też jeden z takich pędzelków, który uwielbiam i mam go i Hania go tak trochę powieliła, on kiedyś był z takim białym trzonkiem, pamiętam. Ten jest taki mniejszy i bardziej precyzyjny i jego numerek to jest T134. Rewelacja właśnie do docierania tutaj tego konturu bocznego, też syntetyk, mega, mega, mega naprawdę. A moja zajawka z takimi skunksami w sumie zaczęła się, słuchajcie, od Huda Beauty. Ja nie mam ani jednego pędzla, którego bym kupiła, przyznaję się bez bicia, jeśli chodzi o Huda Beauty. Większość pędzli, które mam Hudy, to są pędzle, które przyszły w paczkach PR-owych, które oczywiście mam u siebie, testowałam sobie przez wiele lat i jeśli chodzi o ten kształt właśnie, to jest mega zarąbisty, ale szczerze nie warto jest wydawać aż tyle pieniędzy, już prędzej pokusiłabym się o kupno właśnie tych pędzelków od Hani. Jego numerek to jest, słuchajcie, nie ma numerku, jest napisane Face Cheek Color po prostu i on był chyba przy tych kolekcjach róży, jak się nie mylę. Jeśli chodzi o Hanię, to ona też ma bardzo fajne kształty pędzli do twarzy, tak jak powiedziałam, jestem wielką fanką, jeśli chodzi o pędzle do twarzy Hani, które ona robi i tutaj jest na przykład numerek GB04 i to też jest bardzo fajny pędzel, słuchajcie, do bronzera, do różu, do rozświetlacza. Jeden pędzel, wiele funkcji i taki pędzel właśnie do pudrowania okolicy pod oczami, do aplikacji rozświetlacza i jego numerek to jest T133. Też dwa pędzle mogę Wam polecić i jeden pędzel taki w sumie mój ulubiony, to jest do oczu i to jest numerek GB14. Ja tak muszę, bo wiecie, ja po prostu z oczami mam słabo, musiałabym okulary założyć, abym nie chciała. I też bardzo fajny właśnie do aplikacji cieni, do rozcierania i on jest taki
troszkę jajeczko spłaszczone, czyli bardziej do tapowania niż do blendowania, ale da się nim również blendować i to jest też pędzel o większej powierzchni. No dobra, kochani, ten film jest bardzo długi i przegadany. Jeśli chodzi o pędzle, to tak jak widzicie, ja się nie skupiam kompletnie na firmach. Nie skupiam się na markach pędzli, a na ich kształcie i zastosowaniu. I jeśli mogłabym Wam polecić taki zestaw, taki must have, bo to jest pytanie, o które mnie najczęściej pytacie, tylko że skąd ja wiem, jak wygląda Wasza rutyna makijażowa? Jeśli chodzi o gąbki, to tutaj też tak naprawdę nie kładę jakiegoś tam nacisku, nie mam jednej firmy, którą uwielbiam. Veoli ma super gąbeczkę do podkładu. Claudia Trucker Puder stworzyła mięcioszka. Czy Lamy stworzyło największą gąbkę, jaka jest. Czy gąbeczki z Klawiera są dla mnie super. Czy gąbeczki od Hani z Glam Shopu też są super. Więc jeśli chodzi o takie rzeczy i akcesoria, to tak naprawdę musicie dobrać sobie intuicyjnie w zależności od tego, jaką gąbka ma porowatość. Nie dam Wam takiej złotej recepty. Są osoby na przykład tak jak ja i Magda. Dwie makijażystki. Ja lubię, gdy gąbka ma dużą porowatość, Magda lubi, gdy gąbka tej porowatości kompletnie nie ma. Więc myślę, że każdy i tak takie narzędzie dobierze pod siebie, pod kątem tego, z czym i jak lubi pracować i jak aplikuje dany produkt na swoją twarz. Używam jeszcze bardzo dużo puszków do aplikacji pudru. Puszki używamy wtedy, kiedy na przykład cera jest mieszana i tłusta i potrzebujemy ubejkować dany obszar, czyli wgnieść ten puder, żeby zapewnić mu taką długotrwałość na naszej twarzy. I zdecydowanie Hania z Glam Shopu wydaje mi się przoduje tutaj, jeśli chodzi o te puszki. Klawier ma tańsze puszki, ale one są wykonane już z takiego, wiecie, włosia o tyle, o ile, bo tutaj mamy taką... Ja Wam zbliżę, żeby Wam pokazać, o co chodzi. Jest to taki włosek, tak? I ja zdecydowanie wolę, gdy gąbka jest taka, o równomiernej, jednolitej strukturze, a nie taka właśnie jakby włoskowa i niezaczepna tego pudru, bo takie gąbeczki, oczywiście ja sobie z nimi poradzę i możemy normalnie aplikować sobie puder, ale zdecydowanie wolę, muszę Wam powiedzieć, jeśli gąbka ma taką jednolitą strukturę. Dzisiaj z ciekawostek takich jeszcze Wam pokażę. Zamówiłam sobie z Shiglam, z Shein, właśnie gąbeczki tego typu, a tylko dlatego zamówiłam, ponieważ moja Majka ma obsesję odnośnie atomówek i jest zestaw trzech: Bójka, Brawurka i Bajka, tak? Dobrze mówię? Już się prawie nauczyłam. I dzisiaj używam sobie te puszki, one też niczym, że tak powiem, nie odstają, a fajnie, bo mają tą właśnie jednolitą taką strukturę do wtłaczania pudru i można sobie też zmatowić skórę jakby w trakcie dnia, mieć po prostu w woreczku gdzieś tam w torebce, więc też fajna sprawa. Ja osobiście uwielbiam pracować z puszkami, z gąbkami, pędzli używam do twarzy mniej, tylko tyle co do docierania policzków, budowania policzków, bronzera, a jeśli chodzi o puder, to przeważnie albo robię to gąbką po podkładzie, albo robię to właśnie puszkiem, żeby zapewnić sobie tą długotrwałość. Każdy wizażysta ma inną technikę pracy. Na koniec jeszcze przypomnę o tym, jak istotne jest dbanie o swoje pędzle i akcesoria. Nie wystarczy je tylko myć, tak jak powiedziałam, szczególnie te z włosia naturalnego, jeśli będą źle przechowywane, a mam tutaj taki jeden, który się przytulił do innych, jeśli będą źle przechowywane, to będą się w ten sposób odgniatały te pędzle i najprostszym sposobem na taki pędzel jest po prostu zmoczenie go sobie wodą i ponowne włożenie do osłonki. Ja go akurat nie moczę teraz w tym momencie i odstawienie do wyschnięcia w osłonce, tak? Pędzle suszymy na płasko, bo to też jest bardzo ważne, słuchajcie. Gdyby pędzle, jak pędzle są mokre i wsadzicie je w ten sposób w osłonce do pojemnika na pędzle, no to możecie niestety doprowadzić do tego, że woda troszeczkę tutaj zacznie zaciekać na skówki i ten pędzel szybciej Wam będzie się rozklejał. Więc nawet to, że suszymy pędzle w takiej pozycji, jest mega istotne, naprawdę, uwierzcie. Jeśli nie rozwinęłam jeszcze jakiegoś tematu, to zachęcam Was serdecznie do tego, żebyście zadawali pytania w sekcji komentarzy pod tym filmem. Postaram się odpowiedzieć na większość pytań, a jeśli tych pytań uzbiera się bardzo, bardzo dużo,
To postaram się nagrać część drugą w odpowiedzi tutaj na YouTubie na Wasze pytania dotyczące tego filmu. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny i troszeczkę rozwiał wątpliwości co do pędzli, jakich ja używam, jakie ja polecam, na jakich ja pracuję, ale zawsze będę to powtarzać, że każdy pracuje na takich pędzlach, jakie lubi i na kształtach pędzli, jakie lubi i ile makijażystów, tyle technik i tyle osób będzie polecało różne pędzle. Dlatego ja czasami mam taką niestety brzydką manierę, że wychodzę z założenia, że po co mam polecać to, co jest dla mnie dobre, skoro i tak dla innych może się to kompletnie nie sprawdzić. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo prosiliście mnie o ten film i to nie była prośba jednego miesiąca, tylko prośba naprawdę od lat, żebym zrobiła właśnie film o ulubionych pędzlach i uznałam, że teraz jest ku temu chyba najlepsza okazja. Szczególnie jeśli się szykujemy do jakichś prezentów świątecznych i planujemy dla siebie może coś kupić albo dla innych, no to znacie marki, na których ja pracuję i nie są to jakieś marki naprawdę, które są mega drogie, jeśli chodzi o pędzle. Ja jak widzę cenę pędzla za pędzel, nie wiem, 100-200 zł, to się pukam w czoło i mówię, nie, 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 za te pieniądze to ja sobie dokładam jeszcze stówę i kupuję sobie na przykład z Włosia wiewiórki za 300 zł pędzle i mam tam więcej pędzli niż jeden, więc nie lubię przeinwestowywać na pędzle, na pewno nie. Dlatego nie jestem, jeśli chodzi o to, dobra w takich polecajkach, nie wiem, nie mam w swojej kolekcji aż tak drogich pędzli, żeby móc Wam powiedzieć, czy warto jest zainwestować w jakieś bardzo, bardzo drogie pędzle. Jeśli wysłuchaliście do końca, to pięknie Wam dziękuję za wytrwałość, bo pewnie ten film będzie bardzo, bardzo długi. Cieszę się, że jesteście. Jeśli wysłuchaliście, to koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, wysłuchałam jej do końca. A dzisiaj życzę Wam już pięknego dnia i do następnego. Trzymajcie się, hej!